Wiemy, że rak szyjki macicy jest w Polsce dużym problemem. Wydaje się, że za dużym w kontekście tego, jakie mamy możliwości, zwłaszcza profilaktyczne. Natomiast skupmy się na tym, co daje nowoczesna medycyna i tutaj wydaje się, że immunoterapia może mieć szczególne znaczenie, jeśli chodzi o leczenie. Tak, w zakresie raka szyjki macicy mamy ogromny postęp od momentu diagnostyki, profilaktyki poprzez możliwości właśnie terapii. Obecnie immunoterapia wkracza bardzo mocno do wielu nowotworów, a szczególnie w raku szyjki. W raku szyjki mamy ogromny przełom przez metody immunoterapeutyczne. Zarówno w drugim rzucie leczenia pojawiły się leki, są zarejestrowane już do leczenia tej choroby, a także w pierwszym rzucie leczenia w momencie rozsiewu choroby. Dodatkowo mamy też na wcześniejszych etapach leczenia bardzo korzystne wyniki opublikowane świeżo badań, które po radiochemioterapii w przypadkach trochę bardziej zaawansowanych z intencją radykalnego leczenia można stosować z dużym powodzeniem i znacznie zmniejsza to ryzyko nawrotu i progresji choroby. Skoro mówimy o rejestracjach, a nie mówimy o refundacji, to znaczy, że prawdopodobnie jest to ta pilna potrzeba. Niestety rejestracje już są dla niektórych leków, ale refundacji niestety nie ma. Jest to tym bardziej oczekiwana i pożądana zmiana przez pacjentki i przez lekarzy, którzy stykają się z problemem leczenia tych pacjentek. Z tego względu, że mamy świadomość, że jest fajniejsza metoda, jest dużo bardziej skuteczna, ale niestety nie bardzo jest jak ją zastosować u naszych pacjentów.